Rzeczywiście, Witek jak żywy. Witek, pozdrawiamy. Musimy iść tędy troszkę boczkiem, ale tam było gdzieś zygzaczek i się wraca na ten czerwony. No, ale błotka troszkę jest, kurde, po wczorajszych deszczach. Z starych dobrych czasów to się chodziło w góry tylko we wrześniu. Wtedy, kiedy nie było ludzi, to sami studenci chodzili. No tak, ze starych czasów to się chodziło w dżinsach i w koszulce, kurde, jakiejś bawełnianej. W traperach, bo to były wtedy górskie buty. Jest ostro, co? O, doszliśmy do czerwonego. Tyle będzie z widoków. Weźliśmy w chmurę. A ile bym z***ał już, jakbym coś takiego zrobił? Co? Ja mówię, że zastanawiam się, trubię tam, nie? Czy ja tego nie nagrałem, żeby jej to pokazać. Ale teraz nagrywam, więc powiem. Paweł wysępił czekoladę od pani na szlaku. Nigdy ja nie sępiłem, ja stanąłem, po prostu odpoczywałem. Serce przodem, mi... przed nią patrząc w jej ręce, w których trzymałem czekoladę. Bo już jestem tak zmęczony, że mi głowa opadła. To jest, Paweł, manipulacja, tylko niewerbalna. Marek, nie udowodnij mi tego. Na sądzie ostatecznym pan Bucek ci udowodni. Poczucie humoru. Tak. I zagrała od razu w tą grę, którą ja zagrałem. Wiedziała, że dużo jej nie zażrzesz. No, przed chwilą było idealnie widać, nie? To jest niezłe. A tutaj już coś widać. Fajnie. Mówi, zamknął. Mówi, no i tyle, nie? No. I czekał, no. Ja się odezwałem tam po paru tygodniach. Znaczy, po paru dniach tam, paru tygodniach. Ale tam goła fajnie tutaj leci, nie? Sorry, że ci przerywam, ale zobacz, jak fajnie się przesuwa. No. Ale to fajnie widać na filmie, nie? No tak, no. I tak, no to na zdjęciu to tak nie widać, nie? Ale? Ale? Nie wiem, ale działa.
ale wygląda ciekawie. No teraz już się zbliżamy, a to nie jest aż takie gęste, więc nie poczujemy tego. Ale wygląda fajnie. No całkiem nieźle widać, powiem Ci, jak na to, od czego zaczęliśmy. Czekaj, no bo czekam z tobą. Ale kapryśna ta babia, kurde. Dzisiaj. No tylko Śnieżka jest bardziej kapryśna chyba. Która jest podobna. No Śnieżka jest rekordzistką, jeśli chodzi o wiatry, nie? No. No bo tam jest taki wygwizduch taki. No. Ale chyba Śnieżka jest wysokościowo tak samo. No ja chyba ciut wyższa. Tam jest chyba 1800, ale nie jestem pewien. No. Ale tak mi się wydaje. Ale to jest niewielka różnica, nie? W tej skali. Tak. Tłumy, panie. Możemy państwo z Kogary przyszli? Tamtędy, no. Tylko trzeba zejść na zielony, bo tam remontują szlagi, no, nie da się całkiem. No, tamtędy, tylko nie wiedziałem teraz, czy tędy. Nie, tamtędy. Ej, popatrz, jak teraz tutaj mgła będzie. No, to właśnie będziemy ten, bo teraz tak się przebywa. No. Ale gwizdzi mi akurat. Ładnie to wygląda, powiem Ci. Fajnie się teraz otworzyło to wszystko. Się ładnie teraz zrobiło. No super. Nie ma już tych chmury, co? No, ładnie widać, nie? Nie ma to jak widaczki. A tam mała babia góra. O, jak tutaj ładnie, gołoboża. Elegancko. Tu jest ładny widok, nie?
posiadamy to? No, zrobimy sobie 5 minut przerwy. Tu pozmieniali te ławeczki, bo jakoś inne pamiętam tutaj. Włączyłeś czy wyłączyłeś? Włączyłem. Jakie są Polaków rozmowy, no. No dobrze, no jak chcesz, możemy to utrwalić. Powiedz wszystko, co ci leży na sercu. Ale musisz wywiad autoryzować. Ja go autoryzuję, powiem tak. To wszystko jest szczera prawda, co powiedział. Zdrój szczęśliwości to schronisko się nazywa. Ja bym ci nagrywał, jak ty z małej babi sadzisz. Czemu nie nagrałeś? No bo nigdy się nie zobaczyłeś. No bo żeś mnie nie podpuścił odpowiednio. A mało brakło, powiem ci. Tylko to schodzenie mnie dobijało. Wejście nie było problemu. Żywiecki rozstaje. W życiu tam nie byłem. Krowiarki, godzina 45, chłopie. Co? To blisko. No blisko, no. W górach godzina 45 to blisko. Tu jest perć akademików, chłopie na górę. I zejdziemy sobie percią przyrodników, w którą żeśmy weszli. Zobacz, widzisz? Zobacz, zobacz, jakie fajne. Tu. Marek. Za godzinę będziemy na szczycie. Marek, ja naprawdę poczekam na ciebie. W krowiarkach. Jakby mnie nie było, to jedź. Dobrze, dobrze, tak zrobimy. Nie przejmuj się, no. Ale tu fajnie, to drzewa wyłoiło. I tutaj wreszcie coś widać dzięki temu. Cześć. Cześć. No filmuję, filmuję właśnie. O, tu pięknie widać. Boże, jaki to jest widok. Ja to sobie muszę zdjęcie zrobić. No tutaj widać super to po prostu. Nie spodziewam się cudów, ale ciekawi mnie, co to jest mokry staw. Dzięcioł, słyszysz? Gdzieś tutaj puka. Ale ładny jest, zobacz, taki uroczy. Ja się nie spodziewam tam budki z piwem przy nim. Ale jest ładny. Nie wiem, czego ty się spodziewasz. Może ty jest. Znaczy, byłby to miły akcent. Chodź, jak jest pusto już tutaj. Ile ludzi się już zawinęło stąd, nie? Koniec pracy, Marek. Koniec pracy. No i co ty chcesz? Więc to jest wyjście, kurwa. No to proste. Trzeba przejść przez tam, przez stoisko, żeby wyjść. Czego nie rozumiesz? To jest jak we Włoszech były te takie te sklepy, nie? Że żeby iść do kibla musiałeś przez cały sklep, nie? Ubikacja była za darmo, ale musiałeś cały sklep zwiedzić.